Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałem zapytać, co znaczy dzisiaj prowadzić gospodarstwo rolne? Gospodarstwo rolne, które ja pamiętam z dzieciństwa, no to było gospodarstwo, które miało 10 albo 5, albo nawet mniej hektarów. Było dużo gospodarstw zawodowych. Pamiętam je z lat 60. i 70., więc to były zupełnie inne czasy. No i to było takie prowadzenie gospodarstwa, że wszystkiego po trochu, bańki z mlekiem na ławeczkach przy drodze, jechał traktor, bańki zbierał, odwozili je do punktu zlewnego, te punkty zresztą dzisiaj jeszcze tam gdzieś straszą jako ruiny. Chciałem zapytać, co oznacza dzisiaj prowadzenie gospodarstwa? Co się zmieniło przez te ostatnich 30 lat, czy może 20. A pytam o to nie bez kozery, dlatego że mam takie wrażenie, że gospodarstwo rolne dość długo były takie, że tak powiem, te same metody, a przez ostatni czas nastąpiło przyspieszenie. Nie wiem, czy to moje wrażenie tylko, czy więc z punktu widzenia rolnika i doradcy, co się takiego zmieniło przez te nasze prawie już pokolenie całe? Żartobliwie można by powiedzieć, że zmienił się klimat. Bo dzisiaj w takim klimacie, kiedy na zewnątrz mamy prawie 40 stopni, a 30 kilka, te bańki z mlekiem nie mogłyby stać dłużej niż kilka minut, bo mleko natychmiast by się skwasiło i nikt by nie chciał takiego pić, ani przerobić tego na masło i na inne produkty. Oczywiście to żart, ale to trochę jest, to również się zmieniło, czyli zmiany klimatyczne, zmiany tego, co rośnie na naszych polach. Być może rolnictwo, jak niektórzy zarzucają, trochę przyczynia się do zmian klimatycznych, ale myślę, że wszyscy równo, bez względu na to, gdzie mieszkamy, jaki zawód wykonujemy, przyczyniamy się do zmian klimatu jako ludzkość. A w rolnictwie rzeczywiście bardzo dużo się zmienia, chociaż ten akurat aspekt, że rolnicy są dwuzawodowi, czy wykonują różne domownicy, mieszkańcy gospodarstwa rolnego wykonują różne czynności, to akurat się nie za bardzo zmienia, bo w całej populacji rolników myślę, że wciąż połowa jest takich, którzy wyłącznie utrzymują się z rolnictwa, a druga połowa ma dodatkowe źródła dochodu, czy to z pracy zawodowej, czy z pracy najemnej, czy prowadzi inną działalność gospodarczą, jakoś tam pozarolniczą, niezwiązaną wręcz z gospodarstwem. To się nie zmieniło, natomiast zmieniła się na pewno skala produkcji, zmieniła się wielkość gospodarstwa i to zarówno na Podkarpaciu, w Świętokrzyskim i na Lubelszczyźnie, jak i w Kujawsko-Pomorskim, na Wielkopolsce czy gdzieś w zachodniopomorskim. Oczywiście w proporcjach to różnie wygląda i to nie chciałbym tu nikogo, żadnego typu, żadnego obszaru Polski stygmatyzować. One są inne i myślę, że to jest najważniejsza taka cecha opisująca dzisiaj polskie rolnictwo, że się zróżnicowało terytorialnie i każdy wyraźnie widać specyfiki rolnictwa w poszczególnych regionach Polski. Zróżnicowało terytorialnie, to znaczy inne mamy... Wyspecjalizowało nawet. Mhm. Mamy naprawdę kraj mlekiem płynący i to jest Podlasie. Mhm. Nawet jeżeli mamy doskonałych producentów w Wielkopolsce i tam, gdzie mieszkam, w Kujawsko-Pomorskim, to liderem tutaj jest bezdyskusyjnie Podlasie. Mamy doskonałych producentów trzody chlewnej, chociaż obecnie z wiadomych względów przeżywają jakieś kłopoty, ale oni są głównie właśnie w Wielkopolsce czy w Kujawsko-Pomorskim. Mamy większe gospodarstwa zajmujące się głównie produkcją roślinną i to jest zachodniopomorskie. I mamy Lubelszczyznę, mamy okolice Radomia, mamy Małopolskie, mamy Świętokrzyskie, w których jest produkcja owoców miękkich, owoców w ogóle, jabłek, malin. Jesteśmy wiodącym producentem na świecie, czyli po prostu te specjalizacje ze względu na skalę produkcji, na klimat, tradycje, ale też trochę takie stymulacje zewnętrzne. Przecież to, że na Podlasiu były warunki do utrzymywania bydła,
to właściwie nie było dla nikogo zaskoczeniem, ale to, że w pewnym momencie, niektórzy mówią, że to zaczęło się gdzieś tam w Turośli, kiedy Holendrzy pierwsze inicjatywy zaczęli w 90-tych latach, inni mówią, że dopiero przyjście funduszy unijnych i taka zdecydowane inwestycje w gospodarstwa. Tak czy inaczej, już tam nie ma sensu przynajmniej w krótkiej rozmowie dociekać, bo pewnie naukowcy to potrafiliby to jakoś tam przeanalizować. Natomiast ważne jest to, że mamy zróżnicowaną pod względem produkcji Polskę, wyspecjalizowaną i mamy doskonałych producentów, którzy wiedzą w swoich dziedzinach, wiedzą w swoich gospodarstwach, co robią i z czego żyją. No dobrze, to jest bardzo ładny obraz, jaki pan przedstawił, tak? Mówiąc o wyspecjalizowanych gospodarstwach i producentach i rolnikach, którzy wiedzą. Ja muszę powiedzieć, że jak mi się zdarza rozmawiać z właścicielami dużych gospodarstw, to jestem czasami zdumiony ich wiedzą, zwłaszcza tych, którzy prowadzą działalność rolniczą, tak? To po prostu to jest sama frajda z nimi rozmawiać. Ale jest jednocześnie bardzo dużo takich rolników, no powiedzmy sobie kilku czy kilkunastohektarowych. I tutaj, jak ja widzę takie zmiany, to tak, przede wszystkim już nie ma stodół. W zasadzie stodoła jest niepotrzebna, jeśli prowadzi się. Kto wie, co to jest sąsiek? Kto wie, co to jest sąsiek, tak. Więc no, takie zmiany też nasz. To z jednej strony, tak? A z drugiej strony żyjemy ciągle w czasach, tak? Kiedy mamy dołki, górki, tak? No sami to dzisiaj widzimy, tak? Dołki, górki, nadprodukcje i ja pamiętam, jak mnie uczono ekonomii, jeszcze ona się nazywała wtedy ekonomią polityczną, ale ekonomia to ekonomia, to jako przykład podawano mi ceny czosnku na bazarach, tak? Żeby są lata, kiedy czosnek jest go mało i bardzo wysokie ceny, potem następnego roku ceny się pieły w górę i to pokazywano właśnie jako przykład. I co się właściwie takiego dzieje, że my nie możemy sobie poradzić z górkami, dołkami, a może sobie radzimy, tylko jest to... Z pewnością, przepraszam tych wszystkich, którzy tutaj poczują się dotknięci, ale z pewnością mamy, z rolnictwem jest trochę tak jak ze zdrowiem i z piłką nożną, że każdy ma przecież ciocię albo babcię na wsi i mówi, byłem na wsi u szwagra albo u cioci, albo u mojego kuzyna, widziałem, rozmawiałem z nimi i wiem, na czym polega rolnictwo, wiem jak to jest. I to trochę tak jest, że jeżeli mamy ten milion gospodarstw, to cała reszta społeczeństwa ma kogoś gdzieś i na bazie tego jednej rozmowy czy jakiejś tam wizyt kilka razy w roku potrafi sobie wyrobić uogólnienie dla całego rolnictwa. Na pewno mechanizmy rynkowe w Polsce nie działają dobrze, jeżeli chodzi o zbyt produktów rolnych. Powszechnie już dzisiaj jest przekonanie, że trochę jest w tym winy działania niewidzialnej ręki rynku. Że uwierzyliśmy w latach 90., że niewidzialna ręka rynku w rolnictwie również wszystko ureguluje i to wmawialiśmy sobie, że również rolnicy są przedsiębiorcami, powinni być funkcjonować rynkowo, otoczenie rolnictwa, a tymczasem... Ja pamiętam te dyskusje, tak? I nawet takie nadzieje, że ja się zajmuję może nie tyle rolnictwem już od dawna i oczywiście one mi się wydawały bzdurą, ale przecież były utworzone specjalne mechanizmy, instytucje, tak? Była Agencja Rynku Rolnego, tak? Jeszcze wcześniej inne instytucje zarządzające. Jeszcze inne instytucje, tak. Najważniejsza konkluzja jest taka. Wokół nas rynek rolny, jak bardzo byśmy nie zaklinali rzeczywistości, nie jest wolny. Funkcjonujemy wokół nas w państwach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, na rynkach globalnych, może nawet Szwajcaria, Norwegia, Japonia, Nowa Zelandia z Australią są częścią globalnej gry rynkowej, a co gorsza, od kryzysu finansowego w roku 2008 towary rolnicze
stały się przedmiotem spekulacji globalnych, czyli można, już nie ma znaczenia, czy jak kiedyś się mówiło, czy urodzi pszenica, czy cebula, czy czosnek w Polsce, bo wtedy u nas to przywiozą tam z sąsiedniego państwa, czy nawet u nas przywiozą z Łomży, jak się tam gdzieś pod Nakłem coś nie urodziło, bo to już nie ma znaczenia, bo przywiozą z drugiego, z innego kontynentu zupełnie, pod warunkiem, że to będzie się opłacało, bo sprzedaje się jakby rolnicy polscy, kiedy przychodzą, jakby zbliżają się żniwa i zastanawiają się, po jakich cenach będą sprzedawali, nie analizują, niektórzy uważają, że trzeba jechać na wspólną do Warszawy, tam już walczyć o swoje, ale ci, którzy naprawdę żyją z tego, analizują giełdę Matif w Paryżu, bo tam są kontrakty terminowe na wrzesień i na wiosnę 2019 roku i tam jakby nic z tym nie zrobimy, że mleko w proszku, że masło, że zboża kupuje się na kontraktach terminowych, w związku z tym jest niestety ogromne zagrożenie i to się dzieje od czasu do czasu, że następuje globalna manipulacja, spekulacja cenami, którego oczywiście najsłabsi rynkowo, ci najmniejsi rolnicy, którzy nie są w stanie ani przechować, ani zadysponować na rynek bardzo dużych partii, a bardzo duże to nie oznacza kilkadziesiąt ton, tylko tysiące ton jednolitych i tak dalej towarów, to powoduje, że ich od zawsze niestety pozycja w tym łańcuchu od pola do stołu, od producenta, konsumenta, niestety tych producentów jest najsłabsza. I to jest jakby zła wiadomość, jak mówię, 2008 rok, czyli mniej więcej 10 lat temu od kryzysu finansowego ta sytuacja rynkowa się jeszcze pogorszyła, a my weszliśmy w tą sytuację po roku 2000, niestety, kiedy nawet minister nie ma wpływu już na minister rolnictwa, jakby nie ma własnych, poza cukrowniami, mleczarnie są w rękach producentów mleka w większości, ale wiele innych zakładów przetwórczych, ktoś inny jak gdyby jest właścicielem i to ma bardzo duże znaczenie. Przeszliśmy od pozycji tego rynkowej... gospodarstwa, powiedzmy sobie małego, tak, które produkuje tam, nie wiem, dajmy na to 150 ton pszenicy, tak? Ja wyprodukowałem w tym roku 40 ton. Dobrze, to powiedzmy sobie nawet... Małe gospodarstwo w Kujawsko-Pomorskim. Tak, to powiedzmy nawet 50 ton, tak? Okay. Przeszliśmy, ale przecież my jesteśmy w systemie wspólnej polityki rolnej, tak? W związku z tym jesteśmy we wspólnym obszarze chronionym, jeśli chodzi o cła, tak? I w związku z tym wydawałoby się, że ten stabilność pewną zbytu jakoś powinniśmy wszystkim rolnikom utrzymywać czy zapewnić, tak? Więc chciałbym tak powiedzieć, gdzie jest ta przyczyna, że nam się pojawiają takie skoki? Okay. Prosta odpowiedź jest taka. Bo nie mogę wymagać od mojego sąsiada, jeszcze dodam tylko, tak, żeby on śledził ceny na giełdzie w Paryżu. Ale śledzą, ale wielu polskich rolników już się tego nauczyło. Ja rozumiem, tak, ale wielu nie. Jasne. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że kiedyś dla nas to było wręcz kuriozalne, kiedy wchodziliśmy do Unii, były dywagacje, debaty, analizy, jakby na czym polega ta Unia, jak to wygląda, bo przecież wiadomo, bo że wspólna polityka rolna to jest jakby połowa budżetu i to jest jakby flagowy projekt Unii Europejskiej, czyli zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla mieszkańców miast i przyzwoitych cen, to w wolnym tłumaczeniu. Przyzwoitego poziomu życia. Tak? Życia dla rolników i mieszkańców wsi. Powiedzmy, wtedy usłyszeliśmy, że ja usłyszałem, byłem zszokowany około 2000 roku w Irlandii, że połowa dochodów, nie przychodów, dochodów rolników irlandzkich i innych państwach unijnych, ale ja widziałem to w Irlandii, to są płatności, transfery unijne, to są dopłaty unijne. Tak? Dzisiaj niestety tak samo jest w Polsce. Czyli rolnik, w połowie dochody rolników
zależą, czy też stanowią transfery wspólnej polityki rolnej. I to jest odpowiedź, ta stabilizacyjna funkcja wspólnej polityki rolnej polega na tym, że są te różnego rodzaju płatności, ale dalej, i chyba to nie jest źle, dalej to decydują w ramach Unii Europejskiej relacje rynkowe i trzeba z tych analiz... W ramach Unii Europejskiej. I chcę powiedzieć, ze wszystkich analiz, które są wykonywane takie unijne w ramach europejskiego systemu takiej rachunkowości FAD, nie ma znaczenia jaki system, ale wszystko wskazuje na to, że najlepiej sobie radzi, najlepiej czy wygrywa wśród rolników tej konkurencji wewnętrznej na rynku unijnym, wygrywają rolnicy, którzy mają najwyższe kompetencje, tak? Czyli okazuje się, że nie dużo maszyn, nie dużo jakiegoś tam sprzętu czy nowoczesne jakieś tam technologie, ale umiejętność z ich zastosowania, umiejętność wprowadzania nawozów takich, które nie są najdroższe, ale takie, które bardziej są adekwatne do mojego pola i tak dalej, powoduje, czyli jeżeli mamy dwóch rolników, którzy mają tyle samo tam 20 czy 50 hektarów i właściwie uprawiają te same rośliny albo mają też produkcję zwierzęcą taką samą i jeden zarabia więcej i się rozwija, drugi mniej, to prawdopodobnie, z wielkim prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że jeden ma większe, a inny mniejsze umiejętności. To jest kwestia podejmowania decyzji wieloletnich również. Wielu rolników naiwnie zadłużyło się, widząc tylko 50% dotacji unijnych, nie biorąc pod uwagę, że drugie 50% trzeba wziąć z kredytu albo w jakiś inny sposób. Trzeba je zarobić, żeby można było to zapłacić. Ale to tu panu muszę przerwać, bo jednakże no jest coś takiego, że polski rolnik, jeśli chodzi o gleby, klimat, no jest w innej sytuacji niż rolnik z rejonu Ile-de-France, prawda? Jest jeszcze gorzej niż powszechnie uważamy. To jest jedno z naszych wstydliwych zapóźnień. Bo już nie chcę mówić o Grecji, gdzie rolnictwo to są oliwki i tak, ale jeszcze inne warunki będzie miał rolnik szwedzki. Tak, jasne. Więc... A za chwilę jakbyśmy się zaprosili do współpracy w ramach Unii Europejskiej rolnika ukraińskiego, który jeszcze inaczej w tym spichlerzu europejskim mógłby się zachować. No, ale to jest inna kwestia. To jest pieśń przyszłości. Wychowaliśmy się w czasach niedoboru pszenicy w ówczesnym Związku Radzieckim, a dzisiaj, prawda, Rosja eksportuje pszenicę. I bardzo dobrze. Na świecie brakuje żywności. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest taka, że mimo warunków klimatycznych, tak, które innego okresu wegetacyjnego, krótszego i tak dalej. Więc wróćmy do tej kwestii. Do Ile-de-France, nie, do Polski. Tak, ale wróćmy do tej kwestii, na jakich tych szans, tak? No bo, tak jak mówię, prawda, rolnik francuski będzie, czy hiszpański ma inny teren. To jest bardzo dobre pytanie. Dlatego, że jakby, jeżeli jesteśmy polskimi rolnikami, mieszkamy w miejscu, w którym mieszkamy, to tego nie zmienimy i nie zmienimy jakby tych warunków wstępnych, czyli tego, że mamy gleby takie, powiedzmy sobie szczerze, średnie w Europie, ani nie najgorsze, ani nie najlepsze warunki glebowe i klimatyczne. Mało tego, ktoś, kto miał jakiś czas temu bardzo dobre warunki, dzisiaj właśnie ze względu na klimat, od którego zaczęliśmy, te warunki się zdecydowanie pogarszają. Pod tym kątem może paradoksalnie to ocieplenie, które idzie do nas. Jeden z wielu wątków, które podejmujemy w naszym ośrodku, to jest próba testowania 29 odmian soi w warunkach polskich, czyli próbujemy uprawiać soję w Polsce. Oczywiście ona nie będzie modyfikowana genetycznie, ale to, że można uprawiać i mieć dobre plony soi, to jest zmiana klimatu, to jest ocieplenie klimatu. Zaczęliśmy, kiedy ja uczyłem się rolnictwa, studiowałem
Mówiliśmy, że kukurydzę można siać wyłącznie na Dolnym Śląsku, trochę poniżej Wrocławia, bo inaczej wymarznie i za krótki okres wegetacyjny. Dzisiaj kukurydza jest wszędzie, jest w Szwecji, jest w Finlandii i tam jest uprawiana, a do nas jakby dochodzą... Ale to są odmiany, czy to jest zmiana klimatu? To jest jedno i drugie. Po pierwsze zmiana klimatu, ale po drugie jakby jednak praca hodowlana doprowadziła do tego, że wyhodowano takie odmiany, które w naszych warunkach, bo to jest nie tylko klimat, czyli temperatura średnioroczna i w okresie wegetacyjnym, ale to jest również długość dnia, która się akurat nie zmienia za bardzo, no to prawda? Czyli to jest kwestia naświetlenia w ciągu roku i na to już trzeba było wyhodować inne odmiany. Ale ja chcę powiedzieć o tym, że ponieważ jesteśmy, stety czy niestety, mamy warunki takie sobie średnie, powiedzmy w tym pasie Holandia, Niemcy, Polska jeszcze jakość tych gleb nie jest doskonała, a polscy rolnicy sobie tutaj nie pomagają. Niestety za bardzo uwierzyli w siłę nawozów sztucznych, to bym powiedział niestety. Zarzucili hodowlę w wielu wypadkach, w dużej części, bo ona jest skomplikowana, jest bardzo pracochłonna, a wszyscy wolą się bawić dzisiaj niż pracować ciężko i doić krowy o 4 rano i po południu znowu i w niedzielę i w święta. W związku z tym wielu rolników zrezygnowało z hodowli czy chowu trzody chlewnej, z hodowli krów. W związku z tym nie ma obornika, w związku z tym nie ma potem próchnicy, nie ma substancji organicznej w glebie, w związku z tym nie zatrzymujemy wody, bo to jest ta pojemność wodna gleby, to jest próchnica, która albo zatrzymuje, albo nie. I jeżeli jest ta próchnica, to ona i służy temu, żeby wyprodukować nowe rośliny, i służy temu, żeby zatrzymywać wodę. Te stosunki powietrzno-wodne w takiej glebie bez próchnicy są dramatyczne. Uwierzyliśmy w to, że wystarczy dorzucić dużo nawozów sztucznych, chemicznych i będzie dobrze, a się okazuje, że nie o wszystkim pamiętamy. Nie tylko makro, te elementy azot, fosfor, potas decydują, poza tym, że również magnez, miedź, bor, molibden, ale przede wszystkim mamy fatalne w Polsce zakwaszenie gleb, tak? Czyli 70% gleb w Polsce ma odczyn kwaśny. To musimy wyjaśnić osobom, które nie mają o tym zielonego pojęcia, co to znaczy, że zakwaszona gleba dla plonu. Jak pijemy wodę, to nam smakuje wtedy, kiedy ona ma odczyn obojętny. Czasem możemy wypić wodę z ogórków, niektórzy panowie w pewnych okolicznościach ją wolą. Ale generalnie pijemy wodę taką, odczynie tym pH, jak z chemii pamiętamy, podstaw odczynie obojętnym, prawda? Czyli takim zbliżonym do 6-7 powiedzmy. I mniej więcej podobnie mają rośliny, bo to też są organizmy żywe. One też wolą pH 6-7. Oczywiście są takie jak ziemniaki i żyto, które radzą sobie w pH niższym, ale są takie, które wymagają około. Myślę, że większość roślin woli taki odczyn około obojętny. Jak jest gleba kwaśna, to po prostu rośliny nie radzą sobie. Wyłącznie takie, są takie, które są przyzwyczajone do ekstremalnych warunków, jak skrzyp polny, jak oczywiście iglaki w naszych ogrodach, jak... Dlatego skrzyp tak chętnie rośnie, jak jest ugór, tak. Dobrze radzą sobie oczywiście drzewa iglaste, ale, bo to też są iglaki, przecież tylko troszkę większe, innej budowy. Natomiast tam już nie będzie plonów roślin uprawnych, tych, które wykorzystujemy do produkcji żywności. I rolnicy jakby, nie powiem, że tego nie wiedzą, bo nie posądzam rolników o taki brak wiedzy, ale jak gdyby bagatelizują, marginalizują taką wiedzę. No ale ja widzę jakieś takie, leżą w jakieś wapno. Tak, ale to w skali, niestety, duże liczby mówią i jak badania glebowe z całej Polski pokazują, poza moim, tutaj muszę powiedzieć, województwem kujawsko-pomorskim. Ostatnio mieliśmy taką rozmowę z ministrem. Wie pan, z tego wniosek, bo dotknął pan niezwykle istotnej rzeczy, o której chcieliśmy też porozmawiać chwilkę, mianowicie o poziomie i roli doradców rolniczych. Dobra, ale wróćmy. Jasne, po prostu
trzeba sprawdzać, jakby nie wystarczy tylko uwierzyć w to, że nawozy chemiczne wszystko nam rozwiążą. Trzeba sprawdzać te wszystkie czynniki, czy mam próchnicę, tak zwany węgiel dzisiaj organiczny się bada, ale dla naszych powiedzmy widzów wystarczy to, żeby uznali, że ta substancja organiczna, ona jest potrzebna, żeby gleba, lubię to określenie, była żywym organizmem, bo tak jest. No musi być żywy. To nie, ponieważ z gleby wyrastają rośliny, to sama gleba jest jak gdyby takim zbiorowiskiem różnych organizmów. Wszyscy kojarzą od razu drzewnicę, to prawda, żeby rozkładać tą podstawowe funkcje rozkładania resztek pożniwnych i innych mają drzewnicę, ale miliardy różnego rodzaju mikroorganizmów. No, bakterii, tam są pracujemy, rozmawiamy. To jest moja ostatnia ostatnie pasjonujące rozmowy z mikrobiologami, którzy wykorzystują właśnie bakterie, tak zwane pożyteczne mikroorganizmy, do tego, żeby w odpowiedni sposób po pierwsze rozkładać, prowadzić do tego, że gleba żyje, że ona jest gotowa. Ale jak jest sam piasek, to nie ma również, tym bardziej. Ja mam na przykład bardzo słabe gleby piaszczyste i tam bez substancji organicznej, tam w ogóle wszystko, tak, nawet jak woda spadnie, to przeleci, tak, przeleci jej nie i ma. Koniec. Ale żeby tam cokolwiek żyło, to potrzebne są te mikroorganizmy, które rozłożą substancje, na przykład resztki pożniwne, słomę, co tam zostanie, zamienią to na taką próchnicę, takie czynniki, już nie chcę mówić o chelatach, ale na takie grudki, powiedzmy, na takie składniki, które potem są gotowe do tego, żeby służyć dla nowych roślin. Mało tego, są dzisiaj, jakby tych zjawisk jest bardzo dużo i one są oczywiście dla tych, których to interesuje, pasjonujące. Na świecie skończyły się zasoby fosforytów. Kopalin, tak. Nie tylko ropa naftowa się kończy, ale inne. Byliśmy przyzwyczajeni, że po prostu dla rolnictwa wykorzystujemy fosfor, jedziemy kopać go gdzieś tam w Afryce, kopiemy go w Izraelu, kopiemy go gdzieś tam w Chinach. Fosforyty, które zamieniamy na nawozy fosforowe, które są makro składnikiem, czyli każda roślina musi mieć fosfor. I nie ma. I za kilka lat nie będzie już skąd kopać tego fosforu. A ten fosfor ma taką cechę, to jest taki dziwny pierwiastek, który w glebie się uwstecznia, czyli przechodzi do takich form, które są niedostępne dla żyjących roślin. I teraz co zrobić? I na przykład rozmawiamy z naukowcami z UMK w Toruniu, ale innymi też, ale takimi mikrobiologami, którzy jakby wyekstrahowali, znaleźli, krótko mówiąc, takie bakterie, które zajmują się przywracaniem tego uwstecznionego fosforu dla roślin. To jest właśnie jakby, to jest zaufanie do takiego podejścia, że gleba również, która jest bazą do jakiegokolwiek produkcji rolniczej, do jakiegokolwiek, dla każdego rolnika, jest organizmem żywym. Trzeba ją analizować jako żywy organizm i umieć z nią współpracować. Tak, rozumiem, ale wie pan, no, taki przeciętny rolnik, który zasieje, posypie nawozem i uważa, że my to tego nie... Na pewno nie zgodzę się. Od razu, muszę powiedzieć, mam takie przeciętny rolnik, taki często lubimy mówić tradycyjny rolnik, nawet tradycyjny, dobry rolnik, jak pamiętam mojego dziadka, do którego jeździłem na wakacje, chociaż sam miałem gospodarstwo z rodzicami, to jeździłem do dziadka, bo on miał konie, takiego karego ogiera i kasztankę klacz. Jeździliśmy gdzieś tam na pola. To mój dziadek, który nie był wykształconym rolnikiem, ale on miał ogromną wiedzę o prowadzeniu gospodarstwa, o tym, dlaczego trzeba wywieźć na pole obornik, co trzeba dalej z tym robić, kiedy są te pory roku dogodne do poszczególnych zajęć, czyli wiedza tradycyjnie przekazywana przez pokolenia, na przykład o płodozmianie, o tym, że następstwo roślin, że nie można nieustannie po sobie siać zbóż i tak dalej, była. Czyli tradycyjny rolnik potrafił
dobrze współpracować z glebą, to teraz ci, którzy uwierzyli przez kolejne lata, w ostatnich latach, ci, którzy uwierzyli wyłącznie w tą jak proszek. Gdybym, w proszek, w chemię, jakby zarzucili tą tradycyjną wiedzę, bo i można być... Wyjałowili gleby w wielu wypadkach i zaskoczeni są, że sypią dużo i nie ma efektów tego, a koszty są. I tak. Oni właśnie, być może oni przegrywają i bankrutują niestety tu i ówdzie. No dobrze. To tutaj dochodzimy do niezwykle ważnej kwestii. Tak? Kto ma tym rolnikom przekazywać tę wiedzę? I wymienił pan, że w obszarze działania Ośrodka Doradztwa Rolnika w Minikowie. Pod tym względem jest bardzo dobrze. Tak? I czy ten... Muszę tak myśleć o sobie, o naszym ośrodku, staramy się robić jak najlepiej, ale nie jest bardzo dobrze. Otwarcie powiedzmy. Nie ma co, nawet jako dyrektor, być może właśnie dlatego, że jestem dyrektorem i znam od kilkunastu lat, od środka funkcjonowanie doradztwa, wiem o tym, że dużo więcej można by zrobić i lepiej. Po prostu był taki moment, w którym doradcy rolniczy, którzy byli ekspertami w technologii produkcji rolniczej, wiedzieli jak siać, orać, tak, jak podpowiadać rolnikom, jak utrzymywać zwierzęta i produkować mleko i tak dalej, czy warzywa, jak gdyby zostali zmobilizowani do tego, żeby rozmawiać z rolnikami. Najpierw troszkę o ekonomice, co jest wciąż bardzo istotne i to pielęgnujemy w naszym ośrodku, ale potem, co myślę, zostało te proporcje zachwiane, doradcy rolniczy w Polsce pomagali wycisnąć Brukselkę, pomagali pozyskać. Czyli pisali, najpierw pisali coś, co się nazywało biznesplanami. Wciąż piszą. Najpierw byli włączeni w informowanie rolników, czy warto wejść do Unii, czy nie. A później, jak już weszliśmy do Unii, to w osiągnięciu, trzeba jasno powiedzieć, w osiągnięciu wielkiego sukcesu, jakim jest członkostwo Polski w Unii, z punktu widzenia rolnictwa, jesteśmy krajem, który jak się jedzie gdzieś za granicę, na Bałkany na przykład, to z otwartymi ustami patrzą na sukces polskiego rolnictwa i wsi, która się zmodernizowała, która wykorzystała maksymalnie możliwości, jakie dają środki europejskie, wspólna polityka rolna, ale w tym samym czasie doradcy wypełniający wnioski o dopłaty obszarowe, rolno-środowiskowe, na inwestycje, na modernizację, wszystkie inne, bo ich jest całe mnóstwo, no nie mogli się zajmować, bo na przykład czas... Przestali zajmować się rolnictwem, tak? Czas wypełniania dopłat, wniosków o dopłaty, to jest od 15 marca do 15 maja i jeszcze potem te plany różne, czyli w okresie wegetacji, kiedy obowiązkiem każdego rolnika, ja pomimo, że mam dużo różnych zajęć, w okresie wegetacji jestem codziennie na własnym polu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I każdy rolnik powinien być i doradca powinien być codziennie na polu, a on do późnych godzin nocnych często ślęczy nad papierami. I to jest pewnego rodzaju jakby taka sprzeczność. Ja naprawdę nie chcę zarzucać niczego doradcom, ani tym, którzy ich wysyłali. Nie, pan, nie, ale, ja, ale takie ja są fakty, że doradztwo jest potrzebne. Ja to jestem akurat w stanie sobie to wyobrazić, bo to jest taki... Tak jak w organizacjach pozarządowych jest grantoza. Oczywiście, tak tutaj też. Oczywiście, to jest to nastawienie na to. I my cieszymy się z sukcesów pozyskania środków, ale martwimy się tym, że jedynymi doradcami rolników stali się dzisiaj przedstawiciele handlowi, bardzo profesjonalni, ci, którzy doskonale znają mechanizmy funkcjonowania środków chemicznych, jak żyje gleba, jakie procesy chemiczne i inne następują, jaka jest fizjologia roślin, ale niestety oni z tyłu głowy albo często na swoich plakatach i koszulach, z którymi przychodzą, mają naszywki konkretnej, logo konkretnej firmy i mówią: wiem, jak rozwiązać problem twojego gospodarstwa, zastosuj konkretny środek firmy, którą ja właśnie reprezentuję. I to jest coś,
O czym ja rozmawiam z moimi doradcami. Obiektywizacja. Nie będziecie najlepsi od tych przedstawicieli handlowych, ale waszym obowiązkiem jest zapewnić obiektywne doradztwo. Ja rozumiem, że handlowcem, zadaniem handlowca jest sprzedać. Tak? A zadaniem doradcy rolniczego byłoby uświadomienie rolnikom, żeby zobaczył, nie wiem, skład tego nawozu. Tak? Czyli, albo zobaczyć, jakie są różne oferty, jakie są różne oferty i różne rozwiązania. Tak? Tak. Czyli rozumiem, że przecież tam skład też może być różny. Oczywiście. I znać swoją glebę przede wszystkim. Ale ponieważ doradcy zeszli z pól i z gospodarstw rolników, to pojawili się tam ci doradcy firm chemicznych. I to nie jest tylko w Polsce, tak mówią, tak jest w Słowenii i w Holandii jest czy w innych państwach, na Węgrzech już. Po prostu w Holandii jest wyłącznie doradztwo prywatne dzisiaj, prawda? Czy to dobrze, czy źle? Nie, doradztwo, wie pan, to już nie wstrzymajmy tej rozmowy o systemie, tak? Bo w różnych krajach, ja pamiętam, byłem na Łotwie, gdzie zainteresowałem się systemem rolnictwa tam, no też kraj o północnym, że tak powiem, modelu rolnictwa. Tak, no to tam doradcy byli wtedy, jak ja byłem, w 90-tych latach, wybierani przez rolników, tak? To jest bardzo długa debata. Różne są modele. Jakiś czas spędziłem w Stanach Zjednoczonych w ośrodku doradcę rolniczego w Kalifornii, tak, gdzie po prostu po raz pierwszy zobaczyłem, na czym polega precyzyjne, już wtedy było. Tak? Mamy kontakty z amerykańskimi doradcami uczelniami i też znamy ten system i współpracujemy z nimi też. Nie będziemy teraz rozumieć, bo to są o nowych metodach gospodarowania, ale wróćmy do Polski jeszcze. Jeden z problemów tego polskiego rolnictwa jest plenność, to znaczy jest tak, że przeciętny polski rolnik ma bardzo dwa razy niższą plenność niż rolnicy w tym samym, że tak powiem, modelu na zachodzie. Gospodarowania na zachodzie, czyli powiedzmy w tym modelu rolnictwa północnego. I czy tutaj Każdy z wątków, które podejmujemy, można by ciągnąć godzinami, ale tu akurat nie zgodzę się, że powinniśmy ścigać się pod względem wydajności plonów, dlatego że nasze ograniczenia dotyczące gleby, dotyczące klimatu, limity wody, powodują, że jeżeli chcemy się ścigać z zachodnimi, uzyskiwać ich plony, to trzeba by robić bardzo nienaturalne rzeczy. Ja uważam, że tak jak tu wspomnieliśmy o Francji, Ile-de-France, gleby są zupełnie inne i tak dalej, więc jeśli chodzi na przykład o pszenicę. Tak. Ale czy wykorzystujemy w pełni możliwości naszej. Co mówiliśmy poprzednio, to nie. Tak? Nie wykorzystujemy, ale bardziej niż zwiększone nawozy, gdzie setki kilogramów czystego azotu na przykład dają w Danii, Holandii czy w Niemczech, powinniśmy spojrzeć na to, że 70% mamy zakwaszonych gleb, czyli to pH, zacząć od regulacji tych, żeby ta nasza gleba ożyła, żeby było tam mnóstwo mikroorganizmów, a nie od tego, żeby dawać tyle samo nawozów, co nasi uwierzyli często, czyli jest dużo nadrobienia w plenności, ale niekoniecznie takimi metodami, takimi prostymi metodami, jak polscy rolnicy uważają. Oczywiście jest też wiele grzechów po stronie rolników ekologicznych polskich, którzy z kolei uważają, nie wszyscy, oczywiście mam wielu przyjaciół wśród rolników ekologicznych i bardzo ich cenię, bo oni pracują 5 razy więcej niż rolnicy konwencjonalni. Natomiast oni z kolei są bardzo przewrażliwieni wręcz na punkcie stosowania lepszych metod agrotechnicznych, wydajniejszych odmian i tak dalej. A tutaj trzeba zachować, jak zawsze w życiu, tak sądzę, pewnego rodzaju taką równowagę, pewnego rodzaju racjonalne podejście, czyli trzeba uwierzyć, że również w rolnictwie ekologicznym na przykład można poprzez pracę hodowlaną, bo przecież nawet to, co sieją rolnicy ekologiczni, zostało zmienione przez tysiąclecia przez człowieka i wybierane te odmiany, które lepiej się nadają do jakiejś tam funkcji. I my na przykład w naszym ośrodku współpracujemy z rolnikami ekologicznymi. Teraz, aktualnie, dostaliśmy pierwsze miejsce wspólnie. Uczelnia z Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrolniczy, Rolnicy Ekologiczni, EKOAN, jeszcze Samorząd Województwa i my, gdzie na projekt, innowacyjny projekt, w którym wykorzystujemy bank z banków genów, dwóch
banków genów w Pokrzydowie pod Brodnicą i u nas pod Bydgoszczą. Takie formy, to nie są odmiany, formy pszenic, zbóż, myślimy też o innych gatunkach, ale na razie zbóż, które podobnie jak orkisz nie uczulają i które można zastosować i w konwencjonalnym, i w ekologicznym rolnictwie, czyli powrót do tradycji, ale jednak wykorzystanie innych niż dotychczas stosowane. To jest znowu kolejny bardzo ciekawy wątek, tak? Czyli zwiększenie plenności, trzeba pracować nad tym bardziej wysublimowanymi metodami niż takie po prostu dajmy więcej nawozu albo zacznijmy nawadniać wykorzystując ograniczone, bardzo ograniczone w Polsce zasoby wody. To tak po prostu się nie da. Nie da się, nawet nie, bo ja rozumiem, że nawadniając pszenicę. Tak, można, ale nie ze studni głębinowej zabierając wodę okolicznym miastom. To jest bez sensu. Tak, ale niestety to się też dzieje. Studnie głębinowe są kopane i ja tutaj jestem bardzo ostrożny w tym, żeby wykorzystanie tych krótkie nogi. Każdy temat jest ciekawy, bo wracamy do melioracji. Melioracja prawdziwa to jest odwadnianie, kiedy jest wody za dużo i nawadnianie, kiedy wody brakuje, a w międzyczasie trzeba gdzieś jeszcze przechować, żeby była dostępna ta nadmiarową odprowadzić i przechować i potem z powrotem. Czyli tu też jesteśmy bardzo słabi. Tak, ale to nie jest, melioracja nie jest takie proste. Przechowywanie wody w otwartym zbiorniku przy tych temperaturach, to jest parowanie na kilkunastu milimetrów. I to nie jest tak, że my Polacy jesteśmy w tym słabi. To jest coś, co się zmaga cały świat. Tak. Grozi nam podobno, przecież wiemy, migracje i wojny o wodę. I te migracje z Afryki wynikają głównie z niedoboru wody, wbrew pozorom. Tak. Ta bieda w Afryce i głód wynika z niedoboru wody przede wszystkim i zmian klimatu. To może jeszcze ostatnie zagadnienie. Wielkość gospodarstw w Polsce i ich liczba. Mhm. Tak? Bo jest taka liczba, która zaskakuje, 1 200 000 gospodarstw w Polsce, tak? A we Francji, która ma dwa razy więcej powierzchni użytków rolnych, 400 000, tak? I, a Dania czy Holandia jeszcze bardziej by nas zaszokowała? Dania, tak. W związku z tym, czy tutaj ta nasza polityka względem wsi jest słaba, jaka powinna być i gdzie tutaj my, czy powinniśmy to zmieniać, a może nie? Ja jestem wyznawcą takiego, podoba mi się od wielu lat takie powiedzenie, że jest kłamstwo, duże kłamstwo i statystyka. Apogeum kłamstwa. I po prostu posługujemy się statystykami, posługujemy się analizami, wielkimi liczbami i coraz bardziej te big data różnego rodzaju, to jest przyszłość, ale trzeba pamiętać o tym, że statystycznie mamy 1 200 000 gospodarstw, które są zarejestrowane, które liczymy, tak, inaczej niż w Europie. Liczymy inaczej niż w Europie. Ten hektar użytków rolnych liczymy częściej jako tych, którzy bardziej prawdopodobna liczba to są ci, którzy ubiegają się o te płatności obszarowe. W naszym województwie to jest już różnica 20 000. U nas mamy 60 000 tych, którzy się ubiegają o płatności. Ale tych, którzy my jako środek doradztwa uważamy za swój obowiązek wiedzieć dokładnie, ilu rolników utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa i to jest u nas na 60 000 tych, którzy ubiegają się o dopłaty, to jest kilkanaście co najwyżej tysięcy, którzy utrzymują się głównie z rolnictwa, tak? Może 15, maksymalnie 15. Mamy w naszym regionie średnią 15 hektarów, tak? Na 60 000 gospodarstw. To nie jest zafałszowana dana? To jest dokładna liczba, jaka jest średnia z tych 60 czy więcej tysięcy, ale
żeby się utrzymać, to jest za mało. Bo ja mam 16 hektarów, no jasne. Ja mam średnią i ja wiem, jaki dochód rocznie, bez względu na to, czy może trochę, czy jestem trochę gorszym rolnikiem od innych, bo jestem weekendowym rolnikiem i wtedy pracuję, kiedy ma czas, a gleba wymaga, żeby pracować, kiedy ona chce, żeby coś robić. Natomiast to, żeby uzyskać taki dochód, który wystarcza, żeby utrzymać rodzinę rolnika w naszym województwie, w naszych warunkach klimatycznych i glebowych i powiedzmy rynkowych, to trzeba mieć 30, 40, 50, w zależności czy są zwierzęta, czy nie. I ja bym tutaj, jak gdyby najgorszą rzeczą, którą możemy w Polsce zrobić, to jest ustawowo określać, co to jest dobre gospodarstwo, że to jest takie, które ma do tylu hektarów albo tylu hektarów. Oczywiście, widzę to, co się złego zdarzyło w innych państwach, na Węgrzech, co się dzieje w Serbii, co się dzieje w Czechach, że ostatnio usłyszałem na jakiejś konferencji, że w Czechach małe i średnie gospodarstwa ekologiczne będą miały problemy do 120 hektarów, tak? Małe gospodarstwa ekologiczne. Czyli my wciąż mamy proporcje, albo tysiące hektarów zarządzane przez wielkie korporacje w Czechach, na Węgrzech, w Serbii, już dzisiaj w Rumunii, gdzie, chociaż w Rumunii jest mnóstwo małych, fajnych gospodarstw, tych nawet mikro, ale wchodzą też korporacje. To, co mi się naprawdę nie podoba, to jest to, że na przykład 30 tysięcy hektarów jest zarządzane przez kogoś, kto ma bardzo duże pieniądze i wysyła tam i w ten sposób coś, co mnie również, ta moja druga część mojej tożsamości i mojej pasji życiowej, czyli rozwój wsi, to zabija, tak? Czyli tam już nie ma wsi, tam nie ma wsi. Zaczął pan od tego, że ma 30 tysięcy hektarów i właściciel nigdy nie bywa w tym gospodarstwie, to dzięki temu, czy przez to, że są takie, no ale jest taka skala. Istnieje, produkcja nie, jest. To nie jest gospodarstwo, no to jest powierzchnia, na którą wysyła się najemnych pracowników na wielkich traktorach, którzy uprawiają tą ziemię, dobrze. Przyjeżdżają z miast całe i są pracownikami. Może nie całe, tak? Bo sam widziałem 50-hektarowe gospodarstwo w Ameryce, w stanie Maryland, gdzie oczywiście właściciel nigdy tam nie zagląda, bo ziemia jest właśnie oddana takiej korporacji, tak. Która on tylko dostaje pieniądze za... Są różne tutaj, różne możemy mieć zdania, ale ja jestem przeciwnikiem ogromnych gospodarstw, takich powyżej 1000 to już na pewno, tak? Kilkuset hektarowe gospodarstwa w Niemczech nie szokują, one są rodzinne w Niemczech, bo ta dyskusja polskich, tak? One są urosły do rozmiaru 500, 600, 700 hektarów niemieckie gospodarstwa tutaj w Dolnej Saksonii, czy na północ urosły. Oczywiście w Bawarii są mniejsze, ale u nas, powiedzmy, to gospodarstwo rodzinne to dzisiaj nierzadko ma 100-200 hektarów gospodarstwo rodzinne, gdzie rodzina pracuje, ojciec z synami albo z synem tylko. I co jest bardzo ciekawą charakterystyką polskich gospodarstw rolnych, z czego ja się bardzo cieszę, to, że w polskich gospodarstwach mamy następców, mamy młodych rolników. W całej Unii, jak się rozmawia z kolegami z Zachodu, pomimo wielkiego wyposażenia, pomimo wspaniałych warunków do pracy, nie chcą pracować młodzi ludzie w gospodarstwach rolnych. No, mi się wydaje, że u nas z biegiem czasu też pewnie tak, nastąpi. Pewnie tak, ale na dzisiaj jesteśmy w doskonałej sytuacji. Czyli wracając do kwestii tej statystyki, tak, to te 1200 gospodarstw w Polsce. 1200. Milion 200. To jest statystyka, kłamstwo, czy... To jest zafałszowanie. Tak. Na pewno wyłącznie, czy głównie z produkcji rolniczej, i nie boję się tego powiedzieć w jakiejkolwiek debacie z kimkolwiek, utrzymuje się kilkaset tysięcy. Dyskusje ekonomistów rolniczych są, czy to jest czy to już oznacza, dzisiaj 250, czy to, oznacza, czy to jest 400? Że tym pozostałym, którzy uprawiają i mają inny zawód, trzeba zabrać? Ja nie oddam swojej ziemi, nie sprzedam, bo mam nadzieję, że to jest niezbywalna własność i to jest moja decyzja. I mówię o tym, że te 250, 350 czy 400, zależy kto liczy, tysięcy gospodarstw to są ci, którzy głównie utrzymują się z rolnictwa i są w stanie to gospodarstwo wyżywić jego rodzinę i jeszcze się pozwolić na rozwój. Natomiast pozostali, tak jak ja,
pracują gdzie indziej, oboje małżonków, a gospodarstwo utrzymują z różnych powodów. To jest dodatkowy dochód, to jest pasja, to jest tradycja w rodzinie rolniczej. To jest coś takiego, co daje jakby satysfakcję z życia na wsi. No i jak nie się, zabraniajmy jak tego. Jak się pracuje, moim zdaniem, jak się pracuje z rolnikami, to trzeba wiedzieć, o czym się mówi. Mnie to bardzo pomaga. Może nie jestem ekspertem. Pole... Znaczy tak, rolnicy, moi sąsiedzi i moi doradcy, i ci wielcy tuzowie z okoliczni często naśmiewają się ze mnie, że to nie ta skala, że mam stary traktor 30-letni, a ale oni mają wspaniały. Ale nie jestem dla nich wzorem, na pewno. Kiedyś było tak, że ten rolnik, który był innowatorem, ten wiodący, to miał wszystko najlepsze i dzięki temu był łatwiej tą innowację wprowadzać, bo inni szli za nim. Za mną na pewno nie idą rolnicy okoliczni, ale jestem, wydaje się, że dlatego, że chodzę po swoim polu, że uprawiam swoje pole, no nie mam kombajnu, ale wiele czynności wykonuję wciąż sam, jestem partnerem do rozmowy. Wiem, o czym mówią rolnicy. Jestem w stanie włączyć się do rozmowy rolników, nie tylko na podstawie akademickich wywodów, tak. Tylko na podstawie tego, co robię w swoim gospodarstwie. Tak. Ja jeszcze na koniec wspomnę, mam takie rodzinne zdjęcie, ponieważ ja mam też tradycje rolnicze z majątku no, takiego 400 hektarowego. I mam takie zdjęcie mojego dziadka, który raz, no, który był ziemianinem, ale z grupą rolników właśnie na targach poznańskich, gdzie zabrał swoich sąsiadów, kółko rolnicze było, pojechali na targi, żeby zobaczyć nowe maszyny i były... Żałuję, jestem od kilkunastu lat jestem sam członkiem, moja mama była prezesem kółka rolniczego, sam jestem członkiem zarządu kółka rolniczego. Mamy wciąż, wszyscy się dziwią, że mamy kółko rolnicze, bo jesteśmy ale na granicy żywe? Mamy kombajn, trzy traktory, jesteśmy na granicy Wielkopolski, to funkcjonuje. Należy do banku spółdzielczego, do innych spółdzielni, wciąż należy, tak, które jakoś tam funkcjonują. Oczywiście to nie jest tak dobrze jak kiedyś, ale ta... jakby ta pamięć o organizacjach rolniczych właśnie z XIX wieku, kiedy ostatnio analizowaliśmy 100 lat organizacji wiejskich rolniczych, to jakby tą polskość na obszarze Wielkopolski i Pomorza wywalczyły organizacje pozytywistycznie pracujące organizacje rolnicze. No cóż, dziękuję bardzo. Mi się wydaje, że żeśmy musnęli tylko absolutnie wiele problemów, ale to było niezwykle ciekawe i mam nadzieję, że będziemy się spotykać, może sobie pomyślimy o jakimś cyklu. Pewnie zanudzić się łatwo sobą. Nie, to nie chodzi o zanudzanie. Uważam, że misją moją doradców, rolników powinno być jakby przekazywać, nie wiem czy w prosty w miarę sposób, ale przekazywać takie informacje, które są użyteczne i potrzebne dla rolników. Jestem zwolennikiem takiego podejścia. Każde dziecko, tak jak bywa w innych państwach, każde dziecko w cyklu edukacyjnym, będę apelował do ministra edukacji, powinno być przynajmniej raz, a być może kilka razy, z miasta, ze wsi, zewsząd, powinno odwiedzić czynne gospodarstwo rolne. Powinniśmy mieć zobaczyć, na czym to polega. Mamy kilkadziesiąt w Polsce zagród edukacyjnych, powinniśmy mieć 2,5 tysiąca, tyle ile gmin, tyle zagród edukacyjnych dla edukacji rolniczej. No, to w takim razie otwiera się, tak powiem, nowa dyskusja, ale też nowe pole działania dla fajnych, otwartych rolników, którzy są pasjonatami, którzy lubią i którzy mogliby podzielić się swoją wiedzą i tym pokazaniem, na czym naprawdę polega i że mleko nie bierze się z kartonu. Tak, mleko nie bierze się z kartonu. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dzięki.